No, trzeba przyznać, że wyniki przed rozpoczęciem sezonu może nie napawają tak wielkim optymizmem, ale niemniej trzeba zauważyć, że graliśmy z zespołami z ekstraklasy. W związku z tym jest to troszeczkę wyższa półka niż to, co spotka nas na boisku. Nie graliśmy dla wyniku, graliśmy dla przede wszystkim zobrazowania w ilości błędów, jakie popełniamy w tych sparingach. Myślę mimo wszystko, że jeśli w niedzielę wystawimy optymalny skład na dzień dzisiejszy, bo to wszystko może się zmieniać w trakcie sezonu, to myślę, że zobaczymy naprawdę dobrą piłkę, bo przeciwnik jest jednym z pretendentów, prawda, do Ekstraklasy. Jest kilku zawodników, którzy tutaj już grali, a więc Moliński, Mięcie, młody Kosecki, Kus. Bardzo ciekawi zawodnicy to Romańczuk, Seweryn. No i ten powrót wielki Łabęckiego do tej drużyny. W związku z tym, no, myślę, że to są ludzie, którzy będą ciągnąć tą grę. Dobrze byłoby, gdybyśmy się znaleźli bardzo blisko pierwszego miejsca. A więc miejsce, które by ewentualnie dawało nam szansę w rundzie rewanżowej na powalczenie o powrót do Ekstraklasy.